Na to przyznało się do ataku, twierdząc, że było to przypadkowe. Jednak jak można pomylić pociąg z konwojem wojskowym? W trakcie operacji NATO doszło również do ataków na bloki mieszkalne, w których zginęli cywile. 23 kwietnia siedziba serbskiej telewizji RTS w Belgradzie została trafiona przez bomby NATO, co spowodowało śmierć kilkunastu pracowników telewizji. Zbombardowano również ambasadę chińską w Belgradzie. Jak skwitowali to Amerykanie, it was logistic mistake. Co ciekawe, aktualnie ambasada chińska znajduje się kilkaset metrów od ambasady amerykańskiej. Uważają one, że jednostronne ogłoszenie niepodległości Kosowa naruszyło tę zasadę, co może mieć negatywne konsekwencje dla innych konfliktów terytorialnych na świecie. Co ciekawe, Krym w kontekście Kosowa może być porównywalny jako analogiczna sytuacja. Krótko mówiąc, przyszedł czas, by wymusić na Ukrainie pokój. Zdecydowała Rosja i wysłała na Krym zielone ludziki. USA zapłaciło za bombardowania, więc niech Europejczycy zapłacą za odbudowę. Witajcie, dziś pragnę zaprosić Was na podróż przez jedno z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń ostatnich dziesięcioleci, a więc atak NATO na Serbię w kontekście konfliktu związanego z Kosowem. To, co miało miejsce w latach 90. XX wieku, było kulminacją wieloletnich napięć etnicznych i politycznych na Bałkanach. Serbska kontrola nad Kosowem, regionem zamieszkałym w większości przez Albańczyków, wywołała niezadowolenie wśród społeczności międzynarodowych oraz ruchy niepodległościowe w samym Kosowie. W reakcji na eskalację przemocy NATO zdecydowało się na interwencję zbrojną. Operacja Allied Force rozpoczęła się 24 marca 1999 roku. Miała na celu zatrzymanie działań serbskich sił zbrojnych oraz ochronę cywilów. Jednakże atak NATO na Serbię nie był pozbawiony kontrowersji. Decyzja o interwencji wywołała burzliwe debaty na arenie międzynarodowej, w tym Radzie Bezpieczeństwa ONZ, gdzie nie uzyskała pełnego poparcia. Dodatkowo operacja wiązała się z licznymi stratami cywilnymi oraz zniszczeniem infrastruktury, co budziło wiele kontrowersji i krytyki. W moim filmie przyjrzymy się nie tylko samej operacji NATO, ale również całej politycznej, etnicznej i społecznej otoczce, która doprowadziła do tego konfliktu. Poruszymy również różne punkty widzenia na to wydarzenie oraz jego długofalowe konsekwencje dla regionu i całego świata. Zapraszam również do dzielenia się Waszymi opiniami w komentarzach. Jeżeli jesteście zainteresowani tylko samą operacją wojskową NATO, to zapraszam do poszukania odpowiedniego rozdziału poniżej. Jednak na początku cofnijmy się kilkaset lat wstecz. W XII wieku Serbia przeżywała okres intensywnego rozwoju kulturowego i religijnego. Na terenie Kosowa, które wówczas było sercem państwa serbskiego, wzniesiono wiele imponujących klasztorów, stając się epicentrum serbskiego kościoła prawosławnego. To właśnie w tym regionie, nazwanym Metohią, czyli krainą klasztorów, powstały niezliczone świątynie, które dziś zachwycają swoją architekturą i bogactwem historycznych artefaktów. Kosowo było uznawane za centrum ekonomiczne, demograficzne, religijne i polityczne nowego państwa. Stolica Pristina, leżąca na szlakach handlowych prowadzących nad Morze Adriatyckie, stała się ważnym węzłem komunikacyjnym i handlowym. To tutaj kwitło życie kulturalne i społeczne, a Kosowo było świadkiem niezwykłego rozkwitu gospodarczego. W 1389 roku doszło do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Serbii, czyli bitwy na Kosowym Polu. Bitwa między Serbami a Imperium Osmańskim była punktem zwrotnym w historii Bałkanów, symbolizując walkę Serbii o niepodległość oraz opór przeciwko osmańskiej ekspansji. Bitwa była zacięta i krwawa, obie strony poniosły ciężkie straty. Ostatecznie armia serbska została pokonana, a sam książę Łazarz poległ w walce. Jednakże mimo porażki, bitwa na Kosowym Polu stała się symbolem serbskiego oporu i narodowej dumy. W ówczesnym czasie, jak wynika ze spisów ludności, Serbowie stanowili około 90% mieszkańców Kosowa. Pod panowaniem tureckim Kosowo stało się integralną częścią Imperium Osmańskiego, co przyniosło zmiany społeczne, kulturowe i religijne na tym obszarze. Prowadzenie tureckiej administracji oraz systemu podatkowego spowodowało zmiany w strukturze społecznej Kosowa. Osmański system podatkowy często faworyzował osmańskich możnowładców oraz muzułmańską ludność, w tym również Albańczyków, co przyczyniło się do zmniejszenia wpływów i znaczenia miejscowej ludności chrześcijańskiej. Ogólnie rzecz biorąc, okres panowania tureckiego na terenie Kosowa miał znaczący wpływ na kształtowanie się historii, kultury i społeczeństwa tego regionu, pozostawiając trwałe ślady w jego dziedzictwie. Pierwsza wojna bałkańska była związana z walką o kontrolę nad terenami Bałkanów pomiędzy Imperium Osmańskim a koalicją państw bałkańskich, w których skład wchodziły Serbia, Czarnogóra, Bułgaria i Grecja. W
kontekście Kosowa, które w tamtym okresie było integralną częścią Imperium Osmańskiego, walki wojny bałkańskiej miały wpływ na przyszłość regionu. Serbia, dążąc do zwiększenia swojego terytorium, konsolidacji serbskich ziem, uczestniczyła aktywnie w wojnie, a Kosowo stanowiło istotny obszar konfliktu. Serbskie siły brały udział w operacjach wojskowych na terenie Kosowa, dążąc do wyparcia wojsk osmańskich z regionu i uzyskania kontroli nad strategiczną prowincją. Po zwycięstwie koalicji bałkańskiej Kosowo stało się częścią Królestwa Serbii. Jednakże spis ludności w 1921 roku wykazał, że Albańczycy stanowili już 65% ludności Kosowa. W pierwszej połowie XX wieku Kosowo, będące częścią Królestwa Serbii, a później Jugosławii, doświadczało niewielkiego, ale stałego wzrostu gospodarczego, co przyciągnęło migrantów z Albanii. Dodatkowo polityczne uwarunkowania, szczególnie po utworzeniu Królestwa Jugosławii, mogły sprzyjać migracji Albańczyków w poszukiwaniu lepszych perspektyw życiowych. Z czasem Kosowo zaczęło zamieszkiwać coraz to więcej osób narodowości albańskiej. W czasie II wojny światowej sytuacja Kosowa była skomplikowana i ulegała zmianom w zależności od kontroli terytorialnej w regionie. Początkowo w 1941 roku Królestwo Jugosławii zostało zaatakowane i podzielone przez państwa osi, co doprowadziło do okupacji Kosowa przez Włochy faszystowskie i Niemcy nazistowskie. Podczas okupacji niemieckiej i włoskiej Kosowo było miejscem oporu i działalności partyzanckiej przeciwko okupantom. Ruch partyzancki pod kierownictwem Josipa Broza Tite odgrywał istotną rolę w regionie, walcząc zarówno przeciwko Niemcom, jak i przeciwko lokalnym kolaborantom. W 1944 roku w wyniku postępów alianckich na froncie zachodnim i wschodnim Niemcy zaczęli wycofywać się z Jugosławii. W rezultacie na terenie Kosowa doszło do walk pomiędzy partyzantami jugosławiańskimi, a niemieckimi oddziałami oraz kolaboracyjnymi siłami lokalnymi, w tym serbskimi nacjonalistami. Po zakończeniu II wojny światowej i zwycięstwa aliantów Kosowo zostało ponownie włączone do Jugosławii, która pod rządami Josipa Broza Tity stało się federacyjnym państwem socjalistycznym, jednakże sytuacja Kosowa pozostawała napięta ze względu na różnice etniczne i polityczne między Serbami a Albańczykami, co miało wpływ na późniejsze wydarzenia i konflikty w regionie. Tito jako przywódca Jugosławii podejmował różne działania w celu zabezpieczenia swojej władzy i utrzymania stabilności w kraju, co miało także wpływ na sytuację w Kosowie. W latach 60. i 70. XX wieku Tito promował politykę tzw. braterstwa i jedności między różnymi narodami i grupami etnicznymi w Jugosławii, w tym między Serbami a Albańczykami. W 1966 roku Tito podjął decyzję o reorganizacji administracji Jugosławii, co przyczyniło się do zwiększenia autonomii Kosowa w ramach Socjalistycznej Republiki Serbii. Jednym z elementów tej polityki było zwiększenie obecności Albańczyków w aparacie administracyjnym i partyjnym w Kosowie. Tito miał nadzieję, że bardziej zróżnicowane przywództwo w Kosowie pomogłoby wzmocnić jedność kraju i zmniejszyć napięcia między różnymi grupami etnicznymi. Tito zachęcał Albańczyków do pełnienia ważnych stanowisk w administracji, edukacji i innych dziedzinach życia publicznego w Kosowie, jednakże ta polityka nie zawsze była rozumiana i akceptowana przez wszystkie strony, a jej skutki były często przedmiotem debaty i kontrowersji. W rezultacie zarządów Tito zwiększyła się obecność Albańczyków w instytucjach państwowych i partyjnych Kosowa, co miało zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla sytuacji politycznej i społecznej w regionie. W 1971 roku w Kosowie doszło do protestów społecznych i wystąpień niezadowolenia wśród Albańczyków, którzy domagali się większej autonomii dla regionu oraz poprawy warunków życia. W odpowiedzi na te protesty władze jugosławiańskie podjęły decyzję o nadaniu Kosowowi większej autonomii. W wyniku reformy administracyjnej z 1974 roku Kosowo uzyskało status autonomicznej prowincji w ramach Socjalistycznej Republiki Serbii z własnym parlamentem, rządem i szerokimi uprawnieniami w obszarach takich jak edukacja, kultura i gospodarka. Ta reforma miała na celu zaspokojenie aspiracji Albańczyków w Kosowie do utrzymania jedności Jugosławii poprzez decentralizację władzy i większą autonomię dla regionu. W 1991 roku w Kosowie odbyło się referendum w sprawie większej autonomii regionu w ramach Jugosławii. Referendum było odpowiedzią na narastające napięcia etniczne i dążenie Albańczyków do zwiększenia swojej autonomii w obliczu narastającego nacjonalizmu serbskiego. Warto podkreślić jeszcze raz, że Albańczycy tak naprawdę byli gośćmi w Kosowie, no i po prostu wpadli na pomysł, że mając zdecydowaną demograficzną większość w regionie, po prostu zrobią referendum
i po prostu ogłoszą niepodległość. W referendum zorganizowanym przez albański parlament Kosowa 99,9% głosujących opowiedziało się za większą autonomią. Jednak Serbska Ludowa Partia Kosowa, reprezentująca mniejszość serbską w regionie, wezwała swoich zwolenników do bojkotu referendum, co obniżyło frekwencję i wpłynęło na wynik. Mimo wyniku referendum władze Jugosławii nie zareagowały pozytywnie na postulaty autonomii Kosowa. Zamiast tego napięcia etniczne nadal narastały, prowadząc ostatecznie do wybuchu konfliktu zbrojnego w Kosowie w późniejszych latach. Referendum w 1991 roku było zatem jednym z przejawów narastających aspiracji Albańczyków do większej autonomii, czy nawet niepodległości, które wkrótce doprowadziły do eskalacji konfliktu na Bałkanach. Powstanie UCK, czyli Armii Wyzwolenia Kosowa, miało miejsce w okresie narastających napięć na tle etnicznym i politycznym w Kosowie w latach 90. XX wieku. UCK powstała jako organizacja partyzancka walcząca o niepodległość Kosowa i prawa Albańczyków wobec reżimu Slobodana Miloševića. Walka z Miloševićem toczyła się zarówno na polu politycznym, jak i militarnym. Milošević, prezydent Serbii i Jugosławii w tamtym okresie, wprowadzał represyjne środki wobec Albańczyków kosowskich, ograniczając ich prawa polityczne i kulturalne. W odpowiedzi na to UCK rozpoczęła działania zbrojne przeciwko serbskim siłom bezpieczeństwa, prowadząc wojnę partyzancką w celu osiągnięcia niepodległości Kosowa. Walki między UCK a siłami serbskimi, w tym policją i wojskiem, prowadziły do eskalacji konfliktu i tragedii ludzkich. Konflikt ten przyniósł ze sobą liczne ofiary po obu stronach, a także spowodował masowe wysiedlenia ludności i zniszczenia infrastruktury. Walka UCK z Miloševićem i jego siłami była jednym z kluczowych elementów konfliktu zbrojnego na Bałkanach w latach 90. XX wieku, który ostatecznie doprowadził do interwencji międzynarodowej, w tym nalotów NATO na cele Jugosławii oraz do zakończenia konfliktu w wyniku międzynarodowej interwencji. Co ciekawe, Stany Zjednoczone, początkowo uznając UCK za organizację terrorystyczną w 1998 roku, wprowadziły sankcje wobec niej, co było rezultatem decyzji Departamentu Stanu USA. Ta decyzja była kontrowersyjna, ponieważ UCK jednocześnie była postrzegana jako ruch walczący o niepodległość Kosowa. Niemniej jednak niektóre działania UCK, włącznie z aktami terroru i przemocy wobec cywilów, spotkały się z krytyką ze strony niektórych państw i organizacji międzynarodowych. Jednakże później Stany Zjednoczone razem z NATO opowiedziały się po stronie UCK w wyniku interwencji NATO w Kosowie. W kontekście konfliktu na Bałkanach, gdzie NATO działało w celu zakończenia przemocy i przywrócenia stabilności, organizacja zdecydowała się wesprzeć UCK przeciwko reżimowi Miloševića. To doprowadziło do zmian percepcji UCK ze strony Stanów Zjednoczonych, które zaczęły traktować ją bardziej jako ruch narodowo-wyzwoleńczy niż organizację terrorystyczną. Kolejna ciekawostka to Hashim Thaçi. W 2020 roku Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii oskarżył Thaçiego. Zarzuty obejmowały m.in. zabójstwa, deportacje, tortury i inne poważne naruszenia praw człowieka, które miały miejsce podczas konfliktu zbrojnego na Bałkanach w latach 90. XX wieku. Co interesujące, Thaçi był jednym z kluczowych polityków w Kosowie. Co ciekawe, Thaçi został wybrany na urząd prezydenta Kosowa 7 kwietnia 2016 roku po wcześniejszej kadencji jako premier. Jednakże po oskarżeniu o zbrodnie przeciwko ludzkości w 2020 roku zdecydował się złożyć rezygnację ze stanowiska prezydenta Kosowa przed oskarżeniem go o zbrodnie przeciwko ludzkości. Przejdźmy już teraz do triggera, który spowodował, że NATO postanowiło interweniować na terytorium Serbii. 16 stycznia 1999 roku we wsi Raczak odkryto masowy grób 45 osób narodowości albańskiej. Masakra w Raczaku wywołała oburzenie społeczności międzynarodowej, szczególnie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Stała się ona punktem zwrotnym. Wydarzenia w Raczaku były jednym z głównych czynników, który przyczynił się do decyzji NATO o przeprowadzeniu operacji wojskowej w celu zaprowadzenia pokoju i zapobieżenia dalszym ludobójstwom. Operacja NATO, znana jako operacja Allied Force, rozpoczęła się w marcu 1999 roku. Pomimo oburzenia społeczności międzynarodowej, decyzja o interwencji NATO była również źródłem kontrowersji. Niektóre państwa, w tym Rosja i Chiny, sprzeciwiły się interwencji, uważając ją za naruszenie suwerenności Serbii. Wewnętrznie również niektóre kraje członkowskie NATO były podzielone co do interwencji. Co ciekawe, po masakrze przeprowadzono sekcję ofiar, w której brała udział międzynarodowa grupa lekarzy, w
tym francuska lekarka, która miała wątpliwości co do sprawiedliwości działań serbskich sił bezpieczeństwa. Francuska lekarka dr Helena Ranta, przeprowadzając sekcję, wycofała się później z oświadczenia, w którym wcześniej powiedziała, że ofiary masakry w Raczaku zginęły w wyniku egzekucji. Jej decyzja wywołała kontrowersje i napięcie, zwłaszcza w kontekście międzynarodowych reakcji na masakrę. Wycofanie się lekarki z wcześniejszego oświadczenia podważyło więc wiarygodność i rzetelność przeprowadzonych badań, co miało wpływ na dalsze międzynarodowe reakcje i podejmowane decyzje, w tym decyzję o interwencji NATO. Atak NATO na Serbię w 1999 roku wywołał zatem liczne kontrowersje i podnosi pytania dotyczące jego legalności i uzasadniania. Główne oficjalne czynniki, które mogły wpłynąć na konieczność znalezienia argumentów do przystąpienia do tego ataku, to ludobójstwo i zbrodnie wojenne popełnione przez siły serbskie w Kosowie, co spowodowało potępienie społeczności międzynarodowej i przyniosło potrzebę interwencji w celu ochrony cywilów. Zobowiązanie międzynarodowej społeczności do zapobieżenia kolejnym przypadkom ludobójstwa i zbrodni wojennych na Bałkanach, obawy przed eskalacją konfliktu w Kosowie, która mogłaby prowadzić do destabilizacji całego regionu, oraz przepisy międzynarodowe, w tym mandat NATO, który uzasadniał interwencję w sytuacji zagrożenia pokojem i bezpieczeństwem międzynarodowym. Jednak w trakcie operacji NATO doszło również do atakowania obiektów cywilnych, co wywołało krytykę i kontrowersje. Pomimo, że głównym celem operacji było osłabienie potencjału militarnego Serbii i ochrona ludności cywilnej w Kosowie, niektóre bombardowania skierowane były również w stronę cywilnych obiektów infrastrukturalnych. Przypadki atakowania obiektów cywilnych wzbudziły obawy o naruszenie praw człowieka i międzynarodowe standardy wojny, zwłaszcza w kontekście zasad proporcjonalności i ochrony cywilów w czasie konfliktu zbrojnego. Niestety podczas operacji NATO doszło do przypadków śmierci cywilów, zarówno w Serbii, jak i w Kosowie. Te przypadki śmierci cywilów były tragicznym skutkiem ubocznym wojny, jak to mówiło NATO, i wywołały potępienie ze strony społeczności międzynarodowej oraz kontrowersje i krytykę. Organizacje broniące praw człowieka oraz niektóre państwa i społeczności międzynarodowe wyraziły obawy co do naruszeń standardów wojny w związku z przypadkowymi cierpieniami i stratami wśród cywilów. W momencie ataku NATO Milošević był postacią kontrowersyjną na arenie międzynarodowej, a interwencja NATO miała osłabić jego władzę. Jednakże mimo intensywnych bombardowań i nacisków międzynarodowych jego reżim nie został obalony. Po podpisaniu porozumienia pokojowego w czerwcu 1999 roku Milošević nadal pozostawał u władzy, a sytuacja polityczna w Serbii była napięta. Ostatecznie Milošević został obalony przez wewnętrzne protesty i zmiany polityczne w 2000 roku, co doprowadziło do jego ustąpienia z urzędu oraz późniejszego aresztowania i osądzenia przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym za zbrodnie wojenne i ludobójstwo. Choć masakra w Raczaku była jednym z wielu tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w czasie konfliktu na Bałkanach, nie została ona przedstawiona jako osobne postępowanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii. Ciekawe dlaczego? Podczas operacji NATO doszło do wielu nadużyć związanych z atakami na ludność cywilną, m.in. atak na pociąg Grdelica 12 kwietnia, który został trafiony przez bomby NATO. W wyniku ataku zginęło co najmniej 14 osób, a 16 zostało rannych. NATO przyznało się do ataku, twierdząc, że było to przypadkowe. Jednak jak można pomylić pociąg z konwojem wojskowym? W trakcie operacji NATO doszło również do ataków na bloki mieszkalne, w których zginęli cywile. Jednym z takich przypadków było zbombardowanie budynków mieszkalnych w Belgradzie w maju 1999 roku, w wyniku którego zginęło wiele osób. Te ataki wywołały krytykę i obawy co do naruszeń praw człowieka i zasad prowadzenia akcji militarnej. 23 kwietnia siedziba serbskiej telewizji RTS w Belgradzie została trafiona przez bomby NATO, co spowodowało śmierć kilkunastu pracowników telewizji. Atak ten wywołał kontrowersje, ponieważ RTS była instytucją cywilną, a nie obiektem wojskowym. Co ciekawe, 7 maja 1999 roku zbombardowano również ambasadę chińską w Belgradzie, co spowodowało śmierć 3 osób i raniło kilkanaście innych. Atak ten został również potępiony i wywołał międzynarodowe kontrowersje. Jak skwitowali to Amerykanie, "It was logistic mistake". Co ciekawe, aktualnie ambasada chińska znajduje się kilkaset metrów od ambasady amerykańskiej. Podczas wojny w
Kosowie w 1999 roku doszło do znacznego zniszczenia infrastruktury na terenie Kosowa oraz Serbii w wyniku operacji bombardowania przeprowadzonych przez siły NATO. Szacuje się, że wiele domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych podczas walk, bombardowań i operacji wojskowych. Wiele miast i miejscowości na terenie Kosowa oraz Serbii ucierpiało w wyniku działań wojennych, co spowodowało liczne straty materialne i ludzkie. Konkretna liczba zniszczonych lub uszkodzonych domów w czasie wojny w Kosowie jest trudna do ustalenia z uwagi na złożoność konfliktu i brak dokładnych danych. Jednakże można przypuszczać, że wiele tysięcy domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań wojennych, co spowodowało znaczne cierpienie dla ludności cywilnej oraz długotrwałe trudności związane z odbudową i rehabilitacją obszarów dotkniętych konfliktem. Zniszczenia infrastruktury mieszkaniowej i cywilnej były jednymi z tragicznych skutków wojny w Kosowie, których konsekwencje odczuwały przez wiele lat zarówno społeczności lokalne, jak i całe społeczeństwo. Odbudowa i rehabilitacja regionu wymagała ogromnych wysiłków i zasobów zarówno ze strony społeczności międzynarodowych, jak i władz lokalnych. W czasie konfliktu w Kosowie NATO użyło również amunicji z osłoną zubożonego uranu DU, co wywołało kontrowersje i obawy o zdrowie ludności cywilnej i środowisko. Ubogacenie uranu używane w produkcji tej amunicji to substancja promieniotwórcza, co może prowadzić do skażenia radioaktywnego terenów, na których została użyta, oraz potencjalnych skutków zdrowotnych dla osób narażonych na promieniowanie. Po zakończeniu wojny włoscy weterani służący w ramach sił NATO zgłaszali różne problemy zdrowotne, w tym przypadki nowotworów, co skłoniło włoskie władze do przeprowadzenia badań nad zdrowiem weteranów wojennych. Pomimo dyskusji na temat związku między ekspozycją na amunicję DU a problemami zdrowotnymi, wyniki tych badań nadal pozostają przedmiotem debaty. Operacja NATO w Kosowie trwała od 24 marca 1999 roku do 10 czerwca 1999 roku, co oznacza, że bombardowania trwały przez około 78 dni. Dla wielu Serbów działania NATO w Kosowie były postrzegane jako naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Serbii. Atak NATO był postrzegany jako ingerencja w wewnętrzne sprawy Serbii i naruszenie międzynarodowego prawa. Bombardowania NATO spowodowały znaczne straty w ludziach i mieniu, w tym liczne ofiary cywilne. Serbowie pamiętają te straty i cierpienie swoich rodaków, co przyczynia się do negatywnego postrzegania NATO. Zniszczenie infrastruktury, w tym mostów, obiektów przemysłowych, linii kolejowych i innych obiektów cywilnych, to także wpłynęło na negatywne postrzeganie NATO. Po zakończeniu działań wojennych niektóre obszary Serbii, w tym tereny wiejskie, nadal cierpiały z powodu skażenia środowiska przez amunicję DU i inne niezabezpieczone substancje. To także przyczyniło się do negatywnego postrzegania NATO. W związku z tymi powodami niektórzy Serbowie, zwłaszcza ci o bardziej nacjonalistycznych przekonaniach, mogą nazywać NATO organizacją przestępczą. Jest to jednak złożona kwestia, która jest przedmiotem debaty i dyskusji zarówno w samej Serbii, jak i na arenie międzynarodowej. Dokładna liczba cywilów zabitych w wyniku bombardowań NATO w czasie wojny w Kosowie w 1999 roku jest trudna do ustalenia i pozostaje tematem dyskusji. Szacunki dotyczące liczby ofiar cywilnych różnią się w zależności od źródeł i metodologii analizy. Według raportów niektórych organizacji pozarządowych i agencji ONZ, takich jak Amnesty International i Human Rights Watch, liczba cywilów zabitych w wyniku bombardowań NATO waha się od kilkuset do kilku tysięcy. Ogłoszenie niepodległości Kosowa w 2008 roku wynikało z wielu czynników narosłych przez lata. Kluczowym momentem był brak postępów w negocjacjach między Kosowem a Serbią od czasów zakończenia wojny w Kosowie w 1999 roku. Mimo starań międzynarodowych mediatorów i prób znalezienia kompromisu, różnice między Kosowem a Serbią w kwestii niepodległości pozostawały nieprzekraczalne. Dodatkowo plan, który zakładał nadanie Kosowu szerokiej autonomii pod międzynarodowym nadzorem, nie został zaakceptowany przez serbską stronę, ani nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. W tej sytuacji Kosowo zdecydowało się na jednostronne ogłoszenie niepodległości, ponieważ uznano, że dalsze czekanie na porozumienie z Serbią nie jest już możliwe ani skuteczne. Ponadto Kosowo miało wsparcie znacznej części społeczności międzynarodowej, w tym Stanów Zjednoczonych i większości krajów Unii Europejskiej, które zobowiązały się do uznania niepodległości regionu. To również zwiększyło pewność siebie w kwestiach
ogłoszenia niepodległości, nawet w obliczu sprzeciwu ze strony Serbii i Rosji. Co ciekawe, przywódcy UCK weszli w skład rządu w Prisztinie, ponieważ po ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo w 2008 roku UCK było jedną z głównych sił politycznych i miało duże poparcie wśród Albańczyków kosowskich. W związku z tym liderzy UCK mieli znaczący wpływ na polityczną scenę Kosowa i odegrali kluczową rolę w procesie tworzenia rządu po uzyskaniu niepodległości. Jednakże udział przywódców UCK w rządzie mógł być również źródłem kontrowersji i napięć w kraju, szczególnie w kontekście obaw o nadmierne skupienie władzy i wpływów w rękach byłych bojowników. Tak czy inaczej, ich udział w rządzie był wynikiem złożonej sytuacji politycznej i społecznej w Kosowie po ogłoszeniu niepodległości. Jednak przypominam, że wcześniej Stany Zjednoczone uznały UCK za organizację przestępczą. Rosja, Chiny i kilka innych krajów nie uznały niepodległości Kosowa i wyraziły swoje stanowisko przeciwko temu krokowi. Rosja i Chiny, jako stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, wykorzystały swoje prawa do weta w sprawie uznania niepodległości Kosowa, co stanowiło przeszkodę w uzyskaniu międzynarodowego uznania dla nowego państwa. Niektóre kraje, w tym Serbia, Rosja i Chiny, podkreślają znaczenie poszanowania zasady integralności terytorialnej państw. Uważają one, że jednostronne ogłoszenie niepodległości Kosowa naruszyło tę zasadę, co może mieć negatywne konsekwencje dla innych konfliktów terytorialnych na świecie. Co ciekawe, Krym w kontekście Kosowa może być porównywalny jako analogiczna sytuacja, chociaż istnieją pewne różnice. Podobnie jak w przypadku Kosowa, Krym był przedmiotem terytorialnych sporów, z których wynikły napięcia międzynarodowe. Oba regiony były również zamieszkiwane przez różne grupy etniczne, co miało wpływ na ich aspiracje polityczne. I gdy już się wydawało, że wszystko jest gotowe do planowanego przejścia Ukrainy pod protektorat Kremla w 2014 roku, Kijów jakoś nie w porę wyskoczył ze swoim Majdanem. A zgadzający się na wszystko Janukowicz ze strachu czmychnął do Rostowa, niszcząc jednocześnie subtelne plany powrotu Małorosji do imperium. W 2014 roku Krym został anektowany przez Rosję po kontrowersyjnym referendum niepodległości, które miało miejsce po upadku prorosyjskiego rządu Ukrainy. Krótko mówiąc, przyszedł czas, by wymusić na Ukrainie pokój. Zdecydowała Rosja i wysłała na Krym zielone ludziki. Podobnie jak w przypadku Kosowa, referendum na Krymie spotkało się z powszechnym sprzeciwem międzynarodowym i zostało uznane za naruszenie międzynarodowego prawa. Serbia jako tradycyjny sojusznik Rosji i Chin zwraca się do tych krajów o wsparcie w kwestii Kosowa. Dla Rosji Serbia ma także strategiczne znaczenie geopolityczne na Bałkanach. Stanowisko Rosji i Chin w sprawie Kosowa może być również kształtowane przez względy polityczne i geopolityczne, w tym również próbę osłabienia wpływów Zachodu w regionie oraz podkreślenia swojej roli jako obrońcy zasad międzynarodowego prawa i suwerenności państw. Mimo że większość krajów uznała niepodległość Kosowa, brak jednomyślności wśród państw członkowskich ONZ i innych aktorów międzynarodowych nadal utrzymuje spór wokół statusu Kosowa. W rezultacie ogłoszenie niepodległości przez Kosowo stało się precedensem w sensie prawnym i politycznym, podnosząc kwestię suwerenności narodowej i prawa do samostanowienia narodów na arenie międzynarodowej. To wydarzenie otworzyło drogę do dyskusji na temat innych konfliktów etnicznych i narodowych na świecie. Kolejna ciekawostka to Matti Ahtisaari, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 2008 roku. Został uhonorowany za swoją pracę na rzecz rozwiązania konfliktów międzynarodowych, w tym jego zaangażowanie w proces pokojowy na Bałkanach, w szczególności w sprawie Kosowa. Jednak jego zaangażowanie w proces pokojowy nie było pozbawione kontrowersji, ponieważ podjęte przez niego decyzje mogły doprowadzić do tragicznych konsekwencji, w tym ofiar wśród ludności cywilnej. Po zakończeniu interwencji rozpoczęły się prace nad odbudową Kosowa i przywróceniem stabilności w regionie. Wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone i państwa europejskie, zaangażowały się pomoc humanitarną, odbudowę infrastruktury oraz rozwój gospodarczy Kosowa. Jak sytuację skomentował Clinton, USA zapłaciło za bombardowania, więc niech Europejczycy zapłacą za odbudowę. Kolejna ciekawostka to amerykańska baza wojskowa w Kosowie, która została utworzona w 1999 roku w kontekście działań NATO i misji pokojowych prowadzonych na terenie Kosowa po zakończeniu konfliktu w regionie. Jest to jedna z największych baz wojskowych
poza terytorium USA, co sprawia, że jej istnienie budzi kontrowersje z kilku powodów. Po pierwsze, niektórzy uważają, że narusza to suwerenność i niezależność Kosowa, stanowiąc znaczną obecność wojskową obecnego państwa na jego terytorium. Po drugie, istnienie bazy może być postrzegane jako dowód na ingerencję USA w sprawy Bałkanów i wykorzystywanie regionów do realizacji swoich interesów strategicznych, co rodzi obawy o destabilizację. Lokalna społeczność w Kosowie może być podzielona w kwestii obecności bazy. Niektórzy popierają ją jako element zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności, inni zaś widzą ją jako obcą interwencję. Ciekawy jest również temat masowych grobów serbskich ofiar na terenie Kosowa, za które rzekomo odpowiada UCK. Wywołuje spory i podziały zarówno lokalne, jak i międzynarodowe. Istnieje kontrowersja związana z nierównością podejścia do dochodzeń w tej sprawie, w szczególności w porównaniu z interwencją w przypadku masakry we wsi Racza, gdzie podjęto działania, podczas gdy w innych przypadkach brakuje tych działań. Jeszcze jedna ciekawostka dotycząca Hashima Thaciego. Jego nazwisko jest związane z kontrowersjami dotyczącymi rzekomego udziału w handlu ludzkimi organami. Rzeczone oskarżenia pojawiły się w 2010 roku, kiedy to raport Rady Europy opracowany przez szwajcarskiego prawnika sugerował, że w latach 99-2000 członkowie UCK, w tym wysocy rangą urzędnicy, dopuszczali się handlu ludzkimi organami pochodzącymi od Serbów więzionych w Kosowie. Oskarżenia to wywołały szerokie kontrowersje i zostały poddane wielu analizom i dyskusjom na arenie międzynarodowej. W 2014 roku na terenie Kosowa doszło do serii incydentów, w tym do spalenia serbskich cerkwi, co było jednym z przejawów napięć między grupami etnicznymi. Spalenie cerkwi spotkało się z potępieniem lokalnej społeczności serbskiej i społeczności międzynarodowej, stanowiąc akt agresji i naruszenie wolności religijne. Jednak gdzie jakaś interwencja? Przejdźmy już do podsumowania. W kontekście Kosowa istnieje wiele skomplikowanych relacji i kontrowersji związanych z interwencją NATO, Serbią oraz sytuacją w tym obszarze. NATO interweniowało w Kosowie w 1999 roku w odpowiedzi na konflikt etniczny i naruszenie praw człowieka, w szczególności na tle czystek etnicznych przeprowadzanych przez siły serbskie. Interwencja ta spotkała się jednak z mieszanymi reakcjami, zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Dla niektórych interwencja NATO była uznana za konieczną dla ochrony ludności albańskiej przed represjami ze strony reżimu Slobodana Miloševića i zapewnienie stabilności na Bałkanach, jednakże dla innych była ona postrzegana jako naruszenie suwerenności Serbii oraz jako precedens w kwestii międzynarodowej ingerencji. Po interwencji NATO Kosowo ogłosiło niepodległość w 2008 roku, co dalej pogłębiło podział między Serbią a Kosowem. Serbia nie uznała niepodległości Kosowa i nadal utrzymuje twardą politykę wobec regionu, co prowadzi do trudności w normalizacji relacji między dwoma stronami. Kontrowersje wokół Kosowa obejmują również kwestie praw człowieka, odbudowy kraju, wpływu międzynarodowego na region oraz zachowania społeczności serbskiej i albańskiej. Istnieją również interpretacje historii i odpowiedzialności za konflikt, które nadal utrzymują napięcia między grupami etnicznymi. W związku z tym sytuacja w Kosowie nadal pozostaje skomplikowana i wymaga dalszych wysiłków ze strony społeczności międzynarodowej oraz samego regionu w celu osiągnięcia trwałego pokoju, stabilności i pojednania.